Poranek. A w naszym studiu panie Zofia Bernardyn Senatorska i Zofia Rogala z Fundacji 40 Dni dla Życia. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy mówiąc o obronie życia, o przekazie pro-life, możemy mówić o nim pozytywnie? Trudne pytanie na początek. Spojrzałyśmy się na siebie. To nasza misja. Tak. Dlatego, że to jest nasza misja, dokładnie, żeby mówić o tym pozytywnie i pięknie. Myślimy, że te wartości są tak cudowne i tak miłe, że tak naprawdę ciężko jest nie patrzeć na nie pozytywnie. Gdybyśmy skupili się na tym, jak pomagać kobietom w ciąży, jak otaczać się opieką, to przynosi to samą radość, żeby być za życiem, żeby nieść te wartości. Ale częściej mówi się w kontekście przekazu pro-life, ruchów pro-life, mówi się o aborcji. Aborcja jest zabójstwem. Zatem jak nieść ten pozytywny przekaz? My faktycznie mieliśmy w tej debacie publicznej w Polsce w grupie przyjaciół takie poczucie, że gdzieś umyka w tym przekazie samo sedno. Czyli to, że życie jest piękne, że po to bronimy życia, nie po to, żeby, nie wiem, żeby kogoś nim umęczyć. Tylko dlatego, że życie jest piękne, życie jest warte celebrowania, nie tylko obrony, tylko w jakimś sensie świętowania, kiedy wszyscy chyba mamy to doświadczenie gdzieś z rodziny. Kiedy rodzi się dziecko, przychodzi na świat albo, nie wiem, bierze się do ręki takie dziecko, które się niedawno urodziło, to chyba trudno sobie wyobrazić większą radość albo porównać tą radość do jakichś takich codziennych doświadczeń, bo to jest faktycznie coś cudownego. I często patrzy się na takiego bobasa i mówi się, jaki on jest piękny. Albo nic nie trzeba mówić, bo sama ta chwila jest piękna. Nic nie trzeba mówić, to wszystkim aż się chce bardziej żyć. Już kiedy się patrzy na takie, czasami jak chodzimy do pracy, mamy różne prace, różne zawody, różne obowiązki i można być tym takim przetłoczonym. Po co ja to właściwie robię? Po prostu biegam z jednego miejsca w drugie. Jestem zmęczony tym, czy zmęczona. I czasami może gdzieś ten sens, znaczenie życia uciekać. A kiedy się spotyka, czy to w swojej własnej rodzinie, czy wśród przyjaciół takiego właśnie małego człowieka, który dopiero świat poznaje, to jakoś te pytania o sens życia znikają. Po prostu on jest takim ucieleśnieniem tego, że warto, że świat jest piękny i dla tego człowieka trzeba zbudować kulturę, świat, w którym on się będzie mógł pięknie rozwijać, rozkwitać. I właściwie to też jest nasza misja w tej grupie przyjaciół, z którą przyprowadziliśmy do Polski kampanię 40 dni dla życia. Nie tylko bronić życia, bo to jest troszkę za krótko. Nie o to chodzi tylko, żeby bronić życia. Chcielibyśmy, żeby w Polsce była taka kultura, która życie świętuje, celebruje, gdzie ono jest doceniane w całości i przyjmowane. A łatwo z takim pozytywnym przekazem przebić się przez wiele przekazów negatywnych. Myślę, że kluczem jest to, żeby podkreślać, że nie jesteśmy oceniający. Daleko nam nie jest do oceny i wierzymy w to, że przed aborcją kroczy zawsze taka złamana, zraniona, opuszczona kobiecość i że kobiety, które poddają się aborcji, są często już takim wierzchołkiem tej całej góry lodowej braku wsparcia, którego doświadczyły. Nie jest problemem to, że ktoś żyje, czyli życie nie jest problemem. Problemem jest to, że pozwalamy na kulturę, w której jest seksizm, w której kobiety są opuszczane, w której po prostu jest obojętność i myślimy, że aborcja jest nie tylko krzywdą dla dziecka, które się nie urodzi, ona jest też krzywdą dla kobiety, która została sama z ciężarem odpowiedzialności. I w momencie, gdy zaczynamy mówić o sytuacji kobiet, to ten przekaz negatywny topnieje.
I gdy mówimy o aborcji, to zapominamy o tym, co jest wcześniej. A tak. Tam, zanim kobieta decyduje się na taki krok, jest wiele, wiele momentów, kiedy ten przekaz jest nieobecny. I panie chcą wypełnić tę lukę? Zgadza się. Czy udaje się to robić? Bo wrócę do mojego poprzedniego pytania. Negatywny przekaz przebija się w mediach zdecydowanie bardziej niż ten pozytywny. Bo on przebija się od dłuższego czasu i faktycznie była to dla nas motywacja, żeby zebrać się razem i zacząć coś robić, więc zaczęliśmy, można powiedzieć, w zeszłym roku, ale wierzymy, że za parę lat, jeśli więcej osób z podobną wrażliwością do nas dołączy, będzie chciało działać, będzie chciało dzielić się takim podejściem, to on stanie się dominujący. Zresztą widzimy też, rozglądając się troszeczkę po świecie, że właśnie pozytywny, bardzo wspierający przekaz pro-life teraz na świecie staje się, powiedzmy, dominujący. Także drugą częścią naszej misji jako grupy było to, żeby może nie wyważać drzwi, które już gdzieś są otwarte, nie wymyślać czegoś na nowo, ale też rozejrzeć się po świecie i korzystać z dobrych praktyk. I widzimy, że właśnie bardzo pozytywny, wspierający przekaz jest dominujący już teraz w Stanach, na zachodzie Europy. On zdobywa serca ludzi. Marsze dla życia we Francji są pełne młodych ludzi, którzy nawet niekoniecznie są wierzący, ale widzą w tym jakąś swoją misję. Taki był trochę też cel zaproszenia liderów tej kampanii 40 dni dla życia, która jest pochodzi ze Stanów Zjednoczonych, ale jest już teraz bardzo międzynarodowa, do Polski, żeby oni się podzielili swoim świadectwem i to było dla nas też coś ogromnie inspirującego. A poprzez akcję 40 dni dla życia udało się zrealizować ten cel? Jak najbardziej. No, na przykład trafiliśmy tutaj, dzięki naszemu czuwaniu na krakowskim przedmieściu, które się wczoraj zakończyło, trwało przez cały Wielki Post. Trafiliśmy tutaj i mamy nadzieję, że trafimy jeszcze do wielu mediów i wielu osób. Ale udało się trafić do osób nieprzekonanych? Tak. Czy tylko osoby przekonane uczestniczyły w tej akcji modlitewnej? To już jest nasza druga kampania, Fertility for Life. Pierwszą mieliśmy na jesieni, teraz była druga. I mieliśmy taką sytuację, głównie podczas pierwszej kampanii, gdzie podchodzili ludzie nieprzekonani do nas i zaczynali dyskutować i na przykład był jeden chłopak, który był nastawiony raczej neutralnie do sprawy aborcji. Mówił, że po prostu nie zastanawiał się nad tym za bardzo, że raczej jakby był za prawami kobiet, ale nigdy nie myślał tak bardziej dogłębnie na te tematy i pod wpływem rozmowy zmienił swoją opinię. Ugruntował się w tym, że jednak pro-life jest bardziej odpowiada jego sercu i podziękował za to rozmowę. W Sejmie kilka projektów dotyczących ochrony życia w cudzysłowie, chyba tak należałoby powiedzieć, i politycy spierają się, kłócą się, który z tych projektów powinien być przyjęty. Czy panie ze swojego doświadczenia inicjatywy 40 dni dla życia i rozmów mają takie wrażenie, że ten temat wywołuje negatywne emocje w społeczeństwie? Czy ten przykład, o którym pani powiedziała, pokazuje, że jest zupełnie inaczej, że to jest spektakl medialny, to co obserwujemy w telewizji? Myślę, że tak, że to podsyca negatywne nastroje i że to ugruntowuje negatywne podejście do pro-life'u. I moim marzeniem jest to, żebyśmy skupiali się na tym, w jaki sposób zapewnić pomoc kobietom, które są w ciąży, opiekę medyczną i wsparcie materialne i psychologiczne. Ja mam nadzieję, że to marzenie się spełni i to nie będzie tylko pani marzenie. Zofia Bernardyn, senatorska. Zofia Rogala, Fundacja 40 Dni dla Życia. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękujemy. Dziękujemy.